Jest moim przywilejem przedstawić Państwu kogoś, kogo słynna agencja nowojorska zajmująca się poszukiwaniem nowych talentów określiła jako światowej klasy talent. W lutym przyszłego roku będzie śpiewała Requiem Johannesa Brahmsa na koncercie nadawanym w całych Stanach Zjednoczonych wraz ze słynnym Melbourne Tabernacle Choir. Dyrygować będzie wybitny maestro Robert Shaw. Panie i panowie, powitajmy ponownie na naszym seminarium Janice Chandler. Witaj, Janice. Miło cię widzieć. Niech Bóg ci błogosławi. Sądzę, że jest się czym pochwalić. Sam Robert Shaw. Tak, to znamienita osoba. On jest znamienity. Czy ten mikrofon działa? Będę po prostu do niego mówiła. Sam Robert Shaw. A wszystko zaczęło się od małej dziewczynki urodzonej w domu Adwentystów Dnia Siódmego, czy tak? Czy urodziłaś się z darem muzyki? Nie wiedziałam, że mam taki dar. Odkrył go nauczyciel muzyki w szkole, gdy miałam 12 lat. Zaczęłaś więc śpiewać. W Pineford Academy, w Oakwood College, w Huntsville, w Alabamie. Uniwersytet Indiany, tytuł magistra sztuki wokalistycznej. Ale ten wielki moment, przełom nadszedł, gdy nowojorska agencja talentów, jak się ona nazywała? Columbia Artist Management. Columbia Artists usłyszała o tobie i powiedzieli, chcemy ciebie. A ty powiedziałaś im, że jesteś adwentystką Dnia Siódmego. Nie, można powiedzieć, że na początku stchórzyłam. Tak było. Nie powiedziałaś słówka o tym. Po prostu podpisałaś kontrakt? Nabawiłaś się kłopotu? Z pewnością. Po około 6 miesiącach podpisałam z tą agencją kontrakt, by śpiewać Lady Laila. Jest to główna partia sopranowa w operze Bizeta Poławiacze Pereł. Rozumiem. Podpisałaś więc kontrakt. Pół roku później byłaś w Filadelfii. Co się stało? Byłam w Filadelfii. Próby miały zacząć się w sobotę rano. Zdecydowałam jednak, że nie pójdę na próbę, a raczej, że pójdę do kościoła. Powiedziałam o tym kierownictwu, ale oni nie wyrazili na to zgody. Nie powiedziałam im jednak wtedy, co z tym zrobię. Tak więc poszłam do kościoła w Filadelfii na szkołę sobotnią. Przyszłam wcześniej, choć nie jest to moim zwyczajem chodzić na szkołę sobotnią. Przepraszam za to, ale to prawda. Nie za późno, by to zmienić. Będę musiała to zmienić. To dobrze. Tak więc poszłam na szkołę sobotnią. Zostałam na kazanie o 11. Rozmawiałam z Alanem i Gwen Foster, to moi drodzy przyjaciele, nauczyciele szkoły średniej. Powiedziałam im, co się stało i modlili się o mnie. Gdy przyszłam do hotelu około 5:00, miałam telefon. Powiedziano mi, że zostałam zwolniona. Słońce zaszło, sabat się skończył, jesteś gotowa pójść na próbę, oni telefonują do ciebie? Po wszystkim. Czy był to ładny hotel? O, tak. Nigdy nie widziałam przedtem takich apartamentów. Całe mieszkanie, wysokie sufity. Miałam swoją jadalnię, kuchnię. To było naprawdę piękne. I co zrobiłaś? Cóż, powiedziałam sobie, Janice, podjęłaś decyzję. Nie możesz się wycofać. Obiecałaś Bogu. Pomodliłam się, spakowałam, wsiadłam do pociągu i pojechałam do domu. To musiała być przykra podróż. Tak było. Nie wiedziałam, co się stanie. I naprawdę nic się nie stało, bo gdy w poniedziałek zadzwoniłaś do swojej agencji, to co ci powiedzieli? No cóż, Jen, nie możemy z tobą pracować. Wiemy, że sabat jest ważny dla ciebie, ale to jest wielki biznes. Każdy piątek to główny wieczór dla opery. Jeśli nie możesz dostać absolucji od swego kapłana albo coś takiego, wiesz jak jest, nie możemy ci pomóc. Żegnaj Columbia Artists, czołowa agencja talentów. Wtedy zaczyna się 3-letnia wędrówka i jak to nazywamy? Dużo wolnego czasu. Mnóstwo czasu na rozmyślanie. I występy lokalne. Właśnie. A więc nadal używasz swego daru. Zarabiasz troszkę? Tak, trochę pieniędzy. Zaczęłam pracę w Morgan na Uniwersytecie Stanowym, a także zaczęłam współpracować ze Stowarzyszeniem Churalnym w Waszyngtonie. Jestem wdzięczna, że najął mnie Norman Scrivener. To było bardzo pomocne. A potem 3 lata później zachorowała solistka w Baltimore. Właśnie. Robert Shaw, maestro, podjął decyzję. Zostałaś wybrana, by zająć jej miejsce.
tak? To było naprawdę zrządzone przez Pana Boga. Tak, musiało być, tak. Miałam tylko tydzień, żeby się przygotować. Były to dwa utwory, msza c-moll Mozarta, a także utwór pod tytułem Ogród modlitwy, Kierkegaarda. Ten ostatni jest rzadko wykonywany, ale tak się złożyło, że nauczyłam się tej arii około 2 lata wcześniej i śpiewałam ją na małym recitalu. Trafiłam na nią przypadkowo, tak więc muzyka ta była dla mnie już znana i mogłam się bardzo dobrze przygotować, a to zrobiło na nim bardzo duże wrażenie. I tak zaczęła się nasza wspólna wędrówka. Śpiewałaś więc w Atlancie i... w Cleveland, Los Angeles i w wielu innych miejscach. A w lutym przyszłego roku Mormon Tabernacle Choir, ten słynny chór, gdzie to będzie? To będzie w Utah. Orkiestrą będzie dyrygować Maestro Show. Nie wiem jeszcze, która orkiestra będzie wtedy grała, ale koncert ten nadawany będzie na cały kraj, a potem odbędą się jeszcze nagrania. Janice Chandler, chcę Tobie zadać pytanie, czy jesteś rada z tego, że obrałaś Jezusa, aby był pierwszym w Twoim życiu? Tak, jestem, bo On, Jezus, jest jedyną rzeczywistością dla mnie w tym świecie. Diabeł jest kłamcą, a wszystko, co oferuje, jest złudzeniem. A to, co jest najbardziej rzeczywiste, jest dla nas niewidzialne i dlatego musimy kroczyć w wierze, a nie za wzrokiem. Amen. Dziękuję Ci za to świadectwo. A teraz chcielibyśmy, abyś nam zaśpiewała Give Me Jesus, dajcie mi Jezusa. Janice Chandler śpiewa Give Me Jesus.
Módlmy się. Boże, niechaj ta modlitwa wzniesie się dzisiaj ze wszystkich kontynentów, z ponad 100 krajów świata, w 40 językach. I oby była to ta modlitwa, którą Janice właśnie śpiewała. Chcę Jezusa. Potrzebujemy Go bardziej niż czegokolwiek w tym życiu. Pragniemy, by był blisko nas dzisiaj, gdy wracamy do Jego Słowa, w Jego imieniu. Amen. Duchowny kościoła episkopalnego wędrował kiedyś pieszo w gorący dzień przez jeden z południowych stanów Ameryki. Był spragniony i zmęczony, gdy natknął się na małą chatkę w lesie. Zatrzymał się więc i poprosił o trochę wody. W czasie rozmowy z miłą gospodynią, ów duchowny kościoła episkopalnego zapytał, czy w tych okolicach są jacyś episkopalni. Gospodyni patrzyła na niego przez dobrą chwilę z zagadkowym wyrazem twarzy, a potem bez słowa wstała i skinęła na duchownego, by poszedł za nią. Wyprowadziła go na tył chaty i wskazała tam na ścianę, która pokryta była skórami wszelkiego rodzaju dzikich zwierząt. Wskazując na te skóry, zwróciła się do duchownego i powiedziała: tu są skóry wszelkiego rodzaju stworów, które zabiła strzelba mojego starego. Niech się pan im przyjrzy i zobaczy, może tam jest jakiś episkopalny. Biedna kobiecina myślała, że ów episkopalny to jakieś zwierzę, na które jej mąż polował. A może miałaby dzisiaj rację? Wyznawcy kościoła episkopalnego, może to tylko jeszcze jedna skóra na ścianie wśród wszystkich innych? Wśród tych wszystkich religii, wśród wszystkich kościołów? Chcę was o coś zapytać, przyjaciele. Czy rzeczywiście doszło do tego, że wszyscy jesteśmy tylko jeszcze jedną skórą na ścianie? Baptyzm, metodyzm, kongregacjonalizm, prezbiterianie, adwentyści, katolicy, prawosławni i zielonoświątkowcy, i mormoni, i świadkowie Jehowy, i Anglikanie, i o tak, buddyści, hinduiści, Żydzi, i muzułmanie, i chrześcijanie, i wyznawcy New Age, i... Czy my wszyscy jesteśmy tylko jeszcze jedną skórą na ścianie? Czy to wszystko, co oznacza dzisiaj religia? A jeśli doszło już do tego, to w jaki sposób mógłbyś ty, czy mógłbym ja wiedzieć, którą skórę należy przyodziać? Przypomina mi to chińskiego studenta, który przyjechał się kształcić w Stanach Zjednoczonych. Gdy zapisywał się na uniwersytet i wypełniał formularz w rubryce religia, chciał wpisać to, co było religią jego ojca, to znaczy konfucjonizm, ale jego angielski był trochę słaby, wpisał więc słowo confusion, co oznacza zamieszanie. Do tego właśnie doszło, pomieszanie i pomylenie. Bo o którą religię właściwie chodzi? Praktycznie niezliczona jest liczba kościołów. Do tego dodać należy synagogi i meczety i kaplice innych wyznań i to tylko w samych Stanach Zjednoczonych. A co z resztą świata? Chyba to można pomnożyć stokrotnie, jeśli weźmiemy pod uwagę cały świat. Jak więc może rozsądny człowiek dokonać rozsądnego wyboru? Dzisiaj jeszcze raz, podczas naszego seminarium nadchodzącego tysiąclecia, chcemy się zwrócić do Słowa Bożego. Zdecydowaliśmy się uczynić je jedynym autorytatywnym dokumentem. Może ta księga zawiera odpowiedź? Chcemy się więc zwrócić do udręczonego i pobitego apostoła Pawła. Jest w tej chwili w więzieniu. Będzie to w liście do Efezjan na stronie 1263 w naszej polskiej Biblii. List do Efezjan, rozdział 4. Czytajmy to razem. Wiersz 4. Jedno ciało i jeden duch,
jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Czy uchwyciliście tę myśl, przyjaciele? Jeden, jedna, jedno, jedna wiara, jedna nadzieja, jedno ciało, jeden duch. Siedem razy Paweł użył tego słowa jeden. Ale skoro w samej Ameryce jest ponad 300 większych kościołów i 10 razy więcej religii w świecie, nieuniknionym staje się pytanie, który? Czy w ogóle Bóg ma dzisiaj jakiś kościół na tym świecie? Ze wszystkich skór historii, którą mamy wybrać? Jest to dobre pytanie. Gdy teraz doszliśmy do tego momentu naszej kończącej się podróży podczas seminarium nadchodzącego tysiąclecia, musimy je postawić. Tak więc dzisiaj, przez kilka pozostałych nam chwil, chciałbym znaleźć rozsądną odpowiedź. Zwróćmy się do Biblii po tę odpowiedź. Odpowiedź zaczyna się o północy w namiocie rzymskiego dowódcy, a także od tajemniczego zdania w Księdze Przypowieści. Zacznijmy od tych krótkich, zwięzłych okruchów mądrości. Księga Przypowieści, rozdział 4, strona 706. Księga Przypowieści, rozdział 4. Trzymajcie to miejsce otwarte przez chwilę. Księga Przypowieści, rozdział 4, wiersz 18. Mam tutaj. Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Jedno tylko przysłowie. Odkurzyliśmy je. Czy to możliwe, że odpowiedź na owe skóry na ścianie kryje się właśnie w tych słowach? Przeczytajmy je jeszcze raz. Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Zapamiętajmy to, bo chcę, abyście wraz ze mną po cichu na palcach weszli do namiotu owego dowódcy. Nie jest teraz jasny dzień, ale ciemność o północy, ciemna północ nad rzymskim obozem. Ciemno połyskuje broń. Cisza. Wojownik w namiocie śpi. Ale nie jest to spokojny sen. Rzuca się, miota. Śpi na tyle, żeby śnić. Nagle zrywa się i siada. Coś zostało mu pokazane we śnie. Jest tego pewien. Co widział? Próbuje sobie przypomnieć. Widział dwie litery greckiego alfabetu. Widział ksi i widział ro. Ksi, ro, ksi, ro. A potem jakby słyszał głos we śnie, który powiedział mu tajemnicze słowa. W tym znaku zwyciężysz. Dwie litery i jeden głos. Umysł jego gorączkowo pracuje. Co to ma znaczyć? Ksi, ro, ksi, ro. Czy to może być owe imię, za które umierała połowa Imperium Rzymskiego? Czy to może być Chrystus? W tym znaku zwyciężysz. Tak więc, może to Bóg, chrześcijan, mówi mi, że osiągnę zwycięstwo z ich Chrystusem? Gdy rano słońce zabłysło, ów rzymski wojownik wychodzi ze swego namiotu i maluje nowy monogram na swej rzymskiej tarczy. Dwie nowe litery na tarczy, ksi i ro. A potem wydaje rozkaz, by te same dwie litery wymalować na wszystkich tarczach wszystkich żołnierzy w jego batalionie. Tak więc, gdy słońce wstało 28 października roku 312 naszej ery, Konstantyn i jego armia pomaszerowali przez most milwiański nad Tybrem i pokonali armię Maksencjusza. Zachód należał teraz do Konstantyna. Przyjął więc pogański tytuł Pontifex Maximus. Teraz został władcą, a był przekonany, że to Bóg chrześcijan dał mu jego imperium. Trochę zakurzonej historii. Tak, wiem, ale zastanawiam się, czy to możliwe, że ten urywek historii zawiera odpowiedź na pytanie, dlaczego dzisiaj jest tak wiele skór na ścianie? Bo widzicie, co zrobił Konstantyn. Zdecydował, że skoro Bóg chrześcijan dał mu zwycięstwo, to powinien ustanowić prawo, co też uczynił w roku 313, wydając edykt mediolański, który stwierdził, że dotąd prześladowana i zdziesiątkowana sekta chrześcijan otrzymała pełny pokój. Mają prawo głosić i propagować swą wiarę. Ich walka z Rzymem jest zakończona. Teraz są już wewnątrz.
W rzeczywistości smutne, nie dlatego, że skończyły się krwawe prześladowania chrześcijan, nie, za to niech Bogu będą dzięki, ale gdy spojrzymy wstecz przez te 17 stuleci, które minęły, to jest jednak smutne, bo to, co się w rzeczywistości stało, to była tylko zmiana taktyki ze strony nieprzyjaciela. Teraz chrześcijaństwo stało się uprzywilejowane, przecież to sam cesarz umieścił znak Chrystusa na swych imperatorskich insygniach. Cóż więcej można było pragnąć? Imperatora chrześcijanina? Już go macie. Macie Konstantyna. Ale w tym właśnie jest tragedia, gdyż kiedykolwiek moc Kościoła połączy się z mocą państwa, zawsze prowadzi to do szkarłatnego kompromisu i związku krwi. Dowód rzeczowy numer jeden. Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Przyjrzyjcie się krzyżowi. Macie przed sobą nieunikniony rezultat połączenia mocy Kościoła z państwem. Druga fala prześladowań w historii w czasie ciemnych wieków, będąca rezultatem machinacji połączonej mocy Kościoła i państwa. A wszystko zaczęło się od Konstantyna. Jeśli ich nie możesz pobić, przyłącz się do nich. A to właśnie uczyniło pogaństwo w tej pokojowej koegzystencji Kościoła z państwem. Posłuchajcie słów, które napisał William Gildea z jego artykułu zamieszczonego w czasopiśmie Catholic World. Pokażemy to na ekranie. Kościół wziął filozofię pogańską i uczynił z niej tarczę wiary przeciwko pogaństwu. Kościół wziął panteon pogańskiego Rzymu, świątynię wszystkich bogów i poświęcił go wszystkim męczennikom i stoi do dziś. Wziął pogańską niedzielę i uczynił z niej chrześcijańską niedzielę. Wziął pogańskie święto Isztar i uczynił z niego Wielkanoc, obchodzoną w tym samym czasie. Koniec cytatu. A w następnych dziesiątkach i setkach lat po owym pierwszym chrześcijańskim imperatorze znajdujemy smutną, ale rzeczywistą procesję głosów nawołujących Kościół do reformy, ale za każdym razem, gdy się odezwą, zostają systematycznie zagłuszone. To samo. Zważcie na to. To samo prześladowanie, z powodu którego cierpiał kiedyś Kościół, staje się teraz jego bronią popierającą korupcję, która wkradła się do niego. Ale przyjaciele, nie bądźmy zbyt srodzy dla Kościoła średniowiecza, bo jeśli chodzi o to, ci z was, którzy znają historię Stanów Zjednoczonych, mogą sobie przypomnieć kolonie w Zatoce Massachusetts. Czy pamiętacie to? Tu macie. Jedna z 13 pierwszych kolonii siłą wprowadza religię i wiarę za pomocą prześladowań. Bo faktem jest to, że zawsze tak było. Gdziekolwiek na świecie, we wszystkich krajach, zawsze mamy kłopoty, gdy dochodzi do połączenia mocy Kościoła z mocą państwa, aby przez ustawodawstwo rządzić sumieniem ludzkim. Na marginesie chciałbym teraz coś tu dodać. Obserwuję ze wzrastającym niepokojem łączenie się sił politycznych i religijnych w naszym kraju. Mają dobre zamiary, ale niestety zapominają historię. Jeśli Kościół i państwo połączą się, zapamiętajcie te słowa, w tym kraju czy jakimkolwiek innym na świecie, jeśli się znowu połączą, to znowu przyjdzie ciemność i terror. Jak na Golgocie i w ciemnych wiekach. Zapamiętajcie te słowa. Były to rzeczywiście ciemne wieki. Tak to było. Ale w tej właśnie ciemności, co powiedział Bóg, co miało się stać? Czy pamiętacie nasze studium proroctwa biblijnego kilka dni temu wstecz? Czy pamiętacie okres 1260 lat, obejmujący większość historii chrześcijaństwa, okres średniowiecza? Czy pamiętacie tę dominację Kościoła i państwa, gdy światło tej księgi zostało prawie zagaszone? Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że w ciągu tych stuleci każdy z nas dzisiaj ma Biblię przed sobą, ale wtedy nie było w ogóle Biblii. Miała ją wyłącznie hierarchia kościelna, przykutą do ścian bibliotek, rzadko bywała czytana, nawet przez kler, nie mówiąc już o zabobonnym społeczeństwie, ale w czasie największych ciemności historii chrześcijaństwa ktoś zapala świeczkę i rozjaśnia ciemność. Jak to się stało? Pamiętajmy słowa autora Księgi Przypowieści. Pamiętacie? Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci, aż do białego dnia. Ponieważ mieszkam przy uniwersytecie i mam przywilej od 15 lat opiekować się kościołem uniwersyteckim, byłem bardzo poruszony, gdy studiując historię średniowiecza, dowiedziałem się, że miejscami, na których wielokrotnie ktoś zapalał tę świecę w ciemnościach, były właśnie ośrodki uniwersyteckie. Pomyślcie o tym. Jan Hus, Uniwersytet w Pradze.
John Wycliffe, Uniwersytet w Oxford, Martin Luther, Uniwersytet w Wittenberdze. Wszystko, czego trzeba, to pojedyncze światło w nocy. Tylko jedna kobieta, chętna rozpalić światło i podnieść je wysoko, jeden mężczyzna, to starczy, by światło rozproszyło mroki ciemności. I tak się stało, że ciemność średniowiecza została rozjaśniona. Jak do tego doszło? Mój syn Kirk kilka lat temu przyszedł ze szkoły i opowiedział pełen entuzjazmu, czego się tam nauczył. Tato, tato, uczyliśmy się dzisiaj o tym, jak Martin Luther przybił 95 też do drzwi. Kirk, to nie 95 też, tylko 95 tez. Ale myślę o tamtej chwili. 95 wyzwań rzuconych błędom, które wydawały się prawdą w ciemności, która wkradła się do instytucji kościelnej. Tylko tydzień temu wspominaliśmy tę chwilę, 31 października, 1517 roku, gdy młody mnich Martin Luther przybił do drzwi uniwersyteckich wyzwania dla tradycji kościelnych. Kiedy to uczynił, powinniśmy pamiętać, nie miał absolutnie żadnych intencji zakładania nowego kościoła. Kochał swój kościół, poświęcił swe życie dla niego, ale gdy jego serce zostało oswobodzone przez wspaniałą wieść Ewangelii z Biblii przykutej do ściany klasztoru, Luther nie mógł stłumić tej dobrej wieści o łasce i zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Musiał powiedzieć o tym światu. Nie musicie sami pracować nad swą drogą do nieba. Tak jest, przyjaciele. Możecie je otrzymać przez wiarę swego przyjaciela na zawsze. On je oferuje z wyciągniętymi ramionami. To jest to, co Luther odnalazł. Tę dobrą wieść zakrytą kurzem stuleci. Mogę wam powiedzieć, że prawie ze świętym przejęciem kilka miesięcy temu szedłem tym samym brukiem w małym miasteczku niemieckim w Wittenberdze. Tam Martin Luther nauczał, tam wygłaszał kazania, tam uderzał młotem nie tylko w drzwi katedry, ale także wykuł ze Słowa Bożego cały zestaw dawno zapomnianych prawd, które należało odkryć na nowo. Przy okazji czytałem komentarz Marcina Lutra do listu do Rzymian i zajaśniało światło dla mojego własnego serca dzięki służbie tego męża Bożego. Ale wiecie co dalej? Luther umarł. Jak myślicie, co zrobili jego naśladowcy? Zbudowali płot ogradzający wszystko, co Luther powiedział i stwierdzili, co było dobre dla Lutra, jest dobre i dla nas. Nazwiemy siebie luteranami i przy tym pozostaniemy w obrębie tego płotu. Tak więc mamy dziś Kościół luterański, ale nie posunął się on dalej niż wtedy. Potem pojawił się inny młody człowiek, o 26 lat młodszy od Lutra. Nazywał się Jan Calvin. On także kochał swój kościół, nie miał zamiaru tworzyć nowego kościoła, ale usłyszał o Lutrze i zaczął sam studiować Pismo Święte w Genewie, w Szwajcarii. Z tym, że znalazł więcej niż Luter i spisał to w jednym z arcydzieł literatury reformacji. Tytuł jego dzieła brzmi Nauka religii chrześcijańskiej. Czytałem te wspaniałe księgi. Objawiają one scholastyczną głębię spojrzenia na wielkie tematy zbawienia. Calvin koncentruje się na powołaniu Bożym i na pewności, jaką chrześcijanin ma w Chrystusie. Nie było to doskonałe, ale był to ważny wkład w odkrywaniu zapomnianych prawd zaćmionych przez nagromadzony pył stuleci. Ale zgadnijcie, co potem? Jan Calvin umiera, jak to jest z wszystkimi przywódcami. A jego naśladowcy szybciutko budują następny mur. Będziemy się trzymać Calvina, powiedzieli. Będziemy kalwinistami. I stworzyli kościół reformowany, znany też jako kościół prezbiteriański, ale nie poszli dalej niż Jan Calvin. Następnie pojawia się kościół kongregacjonalistów. Nie odpowiadał im prezbiteriański sposób zarządzania, boją się powrotu do niebezpiecznych hierarchii ciemnego średniowiecza i tak z powodu swej luźnej struktury organizacyjnej stają się żyznym polem dla wzrostu całego szeregu nowych kościołów. Jedna z grup angielskich kongregacjonalistów, która powstała już na początku XVII wieku, była tym ugrupowaniem, które odkryło na nowo biblijną prawdę o chrzcie wierzących i to nie przez pokropienie, bo tego nie znajdziecie nigdzie w Biblii, ale przez zanurzenie.
I tak powstał Kościół baptystyczny, oparty na tradycji anabaptystycznej. Jeden z jego założycieli, w rzeczy samej pierwszy jego przywódca, John Smith, opuścił Kościół anglikański i w roku 1607 popłynął do Holandii. I z tej grupy zrodził się nowy eksodus pielgrzymów, którzy w poszukiwaniu wolności religijnej znaleźli się, wszyscy Amerykanie znają tę historię, znaleźli się na brzegu tego dzikiego kraju. Przyjaciele, raz po raz znajdziecie w historii chrześcijaństwa, w ciągu 400 lat reformacji, że mężczyźni i kobiety wracają do Biblii i odkrywają tam lśniące prawdy, które prawie całkowicie zostały zatarte w ciemnym średniowieczu. Ale czy zauważyliście, że za każdym razem każda nowa grupa opiera się na prawdach już odkrytych przez poprzedników? Jak powiedziano o tym w Księdze Przypowieści Salomona, ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Tak więc budują dalej. Najpierw luteranie, potem kalwiniści, potem kongregacjonaliści. A zgadnijcie, kto przyszedł następny? Słyszeliście o nim. To jest jeden z moich bohaterów, wielki człowiek, choć mały wzrostem. Możesz się pocieszyć, Bernie. Sam robiłeś żarty ze swojego wzrostu. Nie wspomniałbym tego w przeciwnym wypadku. Kto to był? Znacie to nazwisko. John Wesley. Wiecie, John Wesley nie chciał opuszczać kościoła anglikańskiego. Nigdy w życiu. On i jego przyjaciele na Uniwersytecie Oksfordzkim założyli klub świętości, gdyż byli tak gorliwi, tak ześrodkowani na powołaniu Bożym. Do tego stopnia, że Wesley, próbując służyć Bogu, staje się misjonarzem kościoła anglikańskiego i ze wszystkich miejsc świata obiera Amerykę jako swoje pole misyjne. W drodze do Ameryki spotyka grupę chrześcijan, braci Morawskich i zostaje poruszony do głębi przez ich niewzruszoną wiarę. Gdy wraca do Anglii, stwierdza, że musi mieć też taką wiarę. W zagraconym pokoju na piętrze w Londynie John Wesley sam spotyka się z Chrystusem. Chcę wam coś powiedzieć. To było dla mnie wzruszające, gdy mogłem stanąć na tym samym miejscu, Aldersgate, tam w Londynie, gdzie John Wesley powiedział, że jego serce doznało dziwnego ciepła. To był John Wesley. Jego młodszy brat Charles był muzykiem. Ich przyjacielem był George Whitfield. Razem wzniecili ogień odnowy religijnej w Anglii przez wspaniałe poselstwo, że jesteśmy zbawieni z łaski, a gdy już raz Boże przebaczenie staje się twoim udziałem, to nie tylko doznajesz przebaczenia, ale otrzymujesz także moc. Podkreślali oni metodę do tego stopnia i ich nieprzyjaciele mówili o nich. Ci to ciągle mówią o metodzie. Możecie łatwo odgadnąć, co się stało dalej. Tak, to się do nich przykleiło, że nazwano ich metodystami. Powstał wielki kościół, który szedł śladami tego potężnego człowieka, Johna Wesleya. Ale czy wiecie, co dalej? To samo stało się znowu. John Wesley umarł. Stałem przy jego grobie. A gdy umarł, zakreślili koło wokół tego miejsca. To już wystarczy dla nas. I tak zostali Wesleyanami, czy też metodystami. Już dalej nie poszli. Ale przecież przypowieść mówi jasno, ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. To oznacza, że poselstwo tego tekstu z Księgi Przypowieści jeszcze się nie wypełniło. Była reformacja w XVI wieku i w XVII, a także w XVIII wieku, więc musi być jeszcze coś więcej. Drogocenne nauki tej księgi, zagubione w ciemnym średniowieczu, zostają na nowo odkryte klejnot po klejnocie. I jeden z tych lśniących klejnotów właśnie czeka na odkrycie. Trzeba było baptystycznego farmera. Tak właśnie, farmera, który był baptystą ze stanu Nowy Jork. Nie mógł uwierzyć swym oczom. Chwycił pióro i zaczął obliczać i sprawdzać raz po raz i za każdym razem, gdy przeanalizował proroctwo z Daniela 8:14, wychodziła mu ta sama data, rok 1843 na 1844. Ale co teraz ma z tym zrobić ten farmer, baptysta ze stanu Nowy Jork? Oczywiście nie wolno wprowadzać zamieszania. On jest człowiekiem średnim wieku, jest człowiekiem ostrożnym, więc siedzi cicho i mówi o tym tylko kilku przyjaciołom, także sąsiadom, ale nigdy nie wiadomo, jak ludzie zareagują. Staje się to jednak takim ciężarem dla niego, to przekonanie, że trafił na coś ważnego, że w sierpniu 1831 roku ten farmer, który przez 13 lat studiował proroctwa biblijne, nie może
może już dłużej znieść tej presji. I tak William Miller klęka na kolana i mówi: dobrze, Boże, mam propozycję. Jeśli chcesz, żebym się tym dzielił z innymi, to sam musisz to załatwić, żebym został kaznodzieją. Wstał z kolan, otrzepał ręce i mówi: mam spokój, nikt nie poprosi farmera, aby został kaznodzieją. 30 minut później ktoś wali do drzwi. Miller otwiera, a tam jego bratanek, który mówi: wujku Williamie, nasz kaznodzieja nie może przyjść do kościoła jutro i tata prosi, żebyś go zastąpił i wygłosił kazanie za niego. A przy okazji tato prosi, żebyś się podzielił tym, co ostatnio studiowałeś. William Miller idzie do owego lasku klonowego za swoim domem, tam także byłem, i z powrotem pada na kolana z błaganiem do Boga. Do lasku wszedł farmer, ale wyszedł kaznodzieja. I przez następne 11 lat Miller i zastęp innych kaznodziejów z każdego wyznania na wschodzie Stanów Zjednoczonych i w Europie głoszą żarliwe poselstwo. A jakie to poselstwo? Jezus ma wkrótce powrócić na ziemię. Przygotuj się na spotkanie z Bogiem o ziemię. On powraca. 22 października 1844 roku. Tak, nawet ogłosił datę. Ale Biblia jasno mówi, że nie można ustalić żadnej daty powrotu Chrystusa. I cóż się dzieje? Ponownie wznoszą się płomienie reformacji. Tysiące przyłączają się do tego ruchu adwentowego. Sprzedają wszystko, co mają, by rozpowszechniać dobrą nowinę, że Jezus ma wkrótce przyjść. A gdy zbliża się ten dzień, 22 października, ich zaangażowanie tak wzrasta, co przyczyniło się, by ich rozczarowanie było jeszcze bardziej gorzkie i miażdżące, gdy nastał 23 października. Gdy dochodzicie do miejsca, gdzie wasze nadzieje okazują się próżne, co zostaje wam wtedy z życia, gdy cała nadzieja pryska jak bańka mydlana? Co zostało na koniec, to grupa baptystów i metodystów i luteran i prezbiterian i kongregacjonalistów i innych, którzy skupili się, by na nowo przebadać Pisma. Musieliśmy się pomylić, ale gdzie? Przynieśli ze sobą jednak bogatą tradycję i prawdy reformacji. Tak więc ta grupa pobożnych, oddanych studentów Biblii podejmuje tradycję reformacji. Wiecie, można to powiedzieć w 30 sekund. Ale prawdy, które ludzie ci na nowo odkryli i rozświecili, nie zostały znalezione z dnia na dzień, nie były łatwo wykute w ich zmaganiach ze Słowem Bożym. Ale z biegiem lat, od roku 1844, kontynuując reformację rozpoczętą 300 lat wcześniej, ta grupa studiująca Biblię odkrywa na nowo prawdę Bożą o sądzie czasu końca, który w rzeczywistości rozpoczął się zgodnie z proroctwem w roku 1844. Co więcej odkryli jeszcze w Biblii? Odkryli zagubioną w średniowieczu prawdę lśniącą zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Prawdę o sabacie siódmego dnia. To nigdy nie przestało być prawdą, ale gdy Konstantyn ogłosił chrześcijaństwo jako uprzywilejowaną religię, a pogańskie czczenie słońca zostało powoli przechrzczone na chrześcijańską niedzielę, sabat Stworzyciela został zapomniany i porzucony. Ale wielka reformacja, i to chcę podkreślić, reformacja, która nie skończyła się z Lutrem, nie skończyła się również z Janem Kalwinem, nie skończyła się z kongregacjonalistami i Johnem Smithem, nie zakończyła się z Janem Wesleyem, ta wielka reformacja posuwała się nadal naprzód, odkrywając na nowo w sercu tej księgi zapomniane prawdy i objawiając je światu. I tak narodził się ruch międzynarodowy i międzywyznaniowy. Z tego właśnie poszukiwania i odkrywania na nowo. Dziś nazywa się on Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego. Wiem, co teraz myślicie. Dobrze, dobrze, Dwight. Dzięki za wspomnienia, za lekcję historii, ale idźmy do sedna. Jak może ktoś w ogóle wiedzieć, która religia, który kościół jest prawdziwy? Wiecie, przyjaciele, to jest dobre pytanie. Sam je zadawałem. Wszyscy bowiem pragniemy się upewnić. Jak więc możemy wiedzieć wśród tylu rozlicznych możliwości wokół nas, jak może współczesny poszukiwacz prawdy być pewny, a żyjemy do tego w czasie, kiedy istnieje coraz więcej możliwości? Rozmnożyły się one ponad miarę. Tak więc, która to skóra na ścianie?
Chcę, abyście wiedzieli, że Bóg podał nam dwie bardzo proste i bardzo jasne, a zarazem skuteczne wskazówki, by pokazać wam i mnie, gdzie jest prawda. Chcę się teraz nimi podzielić z wami. Wskazówka numer jeden. Księga Izajasza, o kilka ksiąg dalej za Księgą Przypowieści. Izajasz, rozdział 8, strona 757. Izajasz, rozdział 8. O, tu jest dobra zasada, przyjaciele. Trzymajcie się jej i nie zbłądźcie. Nie możecie zabłądzić. Księga proroka Izajasza, rozdział 8, wiersz 20. Zanim to przeczytamy, chcę coś przypomnieć. Wspomnieliśmy tutaj historię chrześcijaństwa w wielkim skrócie. Nie wspomnieliśmy ani słowem religii światowych. Wiecie dlaczego? Chcę być z wami szczery. Jestem przekonany, że Bóg Wszechświata umieścił w tradycji judeochrześcijańskiej prawdę potrzebną całemu światu. Dlatego nie wspominaliśmy dzisiaj buddyzmu ani hinduizmu, a tylko w skrócie chrześcijaństwo. Czy jest jakaś wskazówka, która może nas poprowadzić? Tak. Numer jeden. Spójrzcie na to. Izajasz 8:20. Do objawienia i do świadectwa. Jeśli nie będą mówić zgodnie z tym hasłem, to nie ma dla nich jutrzenki. Oto ona, przyjaciele. Niezawodna metoda, by samemu rozsądzić, który Kościół jest Kościołem Bożym. Macie to w swych własnych rękach. Jest to nieomylny standard, według którego należy osądzać wszelkie nauki, wszelkie doktryny, wszelkie religie i kościoły. Właśnie tutaj, w waszym poszukiwaniu prawdziwego Kościoła Bożego, musicie energicznie oszacować każdy kult, każdą sektę, każdy kościół według tego właśnie standardu. Jeśli nauczają jakiejkolwiek nauki, która stoi w sprzeczności z tą księgą, Izajasz mówi, że nie ma dla nich światłości. Tak, mogą mieć trochę światła, ale cóż warte jest trochę światła, jeśli pomieszane jest z ciemnością? To tak, jakby aptekarz dawał wam buteleczkę pigułek i powiedział, większość z nich jest dobra, tylko niektóre są trujące, ale nie martwcie się o to, zażywajcie je. Powiedzielibyście, co takiego? Niech pan sobie je zabiera, ja chcę same dobre. Nie ma sensu mieszać dobrego z trucizną. To jest po prostu zasada zdrowego rozsądku. Innymi słowy, nie zadowalaj się półprawdami. Szukaj, aż znajdziesz pełną prawdę. Co prowadzi nas wprost do drugiej wskazówki. I chcę i tą podzielić się z wami. Jest równie niezawodna. I nie zdziwi nas, gdy znajdziemy ją na samym końcu Biblii. Bóg jest bowiem szczególnie zatroskany o pokolenie żyjące u końca czasów. Tak więc idźmy do Księgi Objawienia. Proszę, otwórzmy Apokalipsę. Objawienie, rozdział 12. Będziemy czytać wiersz 17. Jest to przedostatni wiersz tego rozdziału. Objawienie 12:17. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Dobrze, musimy tu zrobić trochę badań biblijnych. Smok. Kogo przedstawia smok? Tak, pamiętamy to z Wojen Gwiezdnych, drugi wieczór naszego seminarium. Dziewiąty wiersz tego samego rozdziału. Wąż starodawny zwany diabłem i szatanem. Tak, to właśnie jest smok. Smok rozgniewał się na niewiastę. Ale kim jest ta niewiasta? To bardzo ciekawe. Pozwólcie, że wymienię wam te teksty. List do Efezjan 5:25 i drugi list do Koryntian 11:2. Paweł przyrównuje Kościół do narzeczonej Chrystusa. Czysta niewiasta w Apokalipsie reprezentuje czysty Kościół. Nieczysta niewiasta, wszetecznica w Apokalipsie, symbolizuje nieczysty system nauk. Mamy więc tutaj szatana smoka rozwścieczonego na Kościół, niewiastę, usiłującego zniszczyć społeczność wiary. Którą społeczność wiary? Resztę jej potomstwa. A, chodzi tu więc o społeczność u końca, ostatnią w historii ludzkości, tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa. Spójrzcie, przyjaciele, badacze Biblii uznają, że w Apokalipsie jest przedstawiony symbolicznie Kościół od czasów Jezusa przez cały okres prześladowań ciemnego średniowiecza, aż do ostatniego Kościoła Bożego. Jeśli uczęszczaliście na poprzednie wykłady naszego seminarium, to pamiętacie, że w 13 rozdziale Objawienia mowa była o krytycznym momencie dla Kościoła. To już omówiliśmy. A jeśli tego nie słyszeliście, poproście waszego organizatora o taśmy tych dwóch wykładów. Wiemy więc, że 13 rozdział mówi o kryzysie. W 14 rozdziale znajdujemy ostatni apel Boży do ludzkości pokolenia Titanika, a wiersz 14 tego rozdziału mówi o powrocie Jezusa. Tak więc chodzi tu o Kościół stojący przed ostatnią podróżą, przed
przyjściem Chrystusa. I jakie są znaki rozpoznawcze tego Kościoła? Proszę, zwróćmy uwagę jeszcze raz na wiersz 17. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Ale aby się upewnić, że nikt nie rozminie się z tym, Bóg podaje nam ten sam opis w rozdziale 14, tuż przed powrotem Chrystusa. Spójrzcie na wiersz 12, rozdział 14, wiersz 12. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Bóg patrzy poprzez wieki i wie, że będzie wiele głosów, wiele kościołów przyzywających do siebie rodzaj ludzki. Daje więc ludzkości prosty i łatwy do zrozumienia sposób rozróżnienia, który z nich jest najbardziej i prawdziwie Jego, który może pokazać światu prawdę dla pokolenia czasów końca. Jakie to dwa znaki? Co tam wymienione? Oto są ci, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Dobrze, numer jeden. Jakie to są przykazania Boże? Wiecie przecież, to Jego prawo, doskonałe prawo, podsumowane w wielkich dziesięciu. Ile z tych dziesięciu zachowywać będzie ten ostatni Kościół, ostatnia społeczność wiary? Oczywiście, wszystkie. Co włącza także, pragnę tu przypomnieć, czwarte przykazanie. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go uświęcić. Bóg wiedział, że przez podanie tego jednego znaku rozpoznawczego dla swego ostatniego kościoła ograniczy wybór do małej garstki i postawił sprawę jasno. Jego ostatni kościół na ziemi będzie zachowywał jego przykazania, włączając w to czwarte przykazanie. Będzie to kościół zachowujący sabat dnia siódmego, tak samo jak kościół nowotestamentowy. Numer dwa. Jaki był drugi znak rozpoznawczy? Mają mieć świadectwo Jezusa. Albo, jak to podaje rozdział 14, wiary Jezusa. Nie tylko ma ta prawdziwa społeczność zachowywać sabat w wierności przykazaniom Bożym, ale ma to również być Kościół wierzący w Jezusa Chrystusa, świadczący o wszystkich prawdach, których Jezus nauczał, czy to popularnych, czy też nie. Jak śpiewała o tym Janice chwilę temu, będzie to społeczność, która mówi, chcę Jezusa, dajcie mi Jezusa. Będzie to Kościół wierzący i świadczący, że Jezus brał udział w stworzeniu świata i ziemi i bez Niego nic nie istniało. Będzie to Kościół, który wierzy i świadczy, że tylko Jezus jest Panem zbawienia, który zmarł za grzechy świata i powstał z martwych, aby być naszym żyjącym Panem. Będzie to Kościół, który wierzy i świadczy i praktykował chrzest przez zanurzenie, tak jak tego doświadczył Jezus, gdy był tutaj. Będzie to Kościół wierzący według świadectwa samego Jezusa, że jest On Panem sabatu. To prawda, będzie to Kościół starający się być wiernym, tak jak był Jezus w zachowywaniu sabatu. Będzie to Kościół wierzący i świadczący o tym, czego nauczał Jezus o śmierci, że śmierć jest snem bez świadomości, z którego każdy zbudzony będzie w zmartwychwstaniu przy powtórnym przyjściu Chrystusa. Naśladując świadectwo Jezusa, będzie to Kościół płomienny nadzieją, że Chrystus wkrótce powróci na tę ziemię i zakończy ludzką niedolę i smutek. Czy istnieje dzisiaj taka społeczność wiary i prawdy na ziemi, której jedyna przynależność jest do Jezusa Chrystusa, do Jego pism i do Jego dziesięciu przykazań? Ja wierzę, że istnieje. Księga Objawienia oczywiście nie podaje nazwy Kościoła ani wyznania. Nazywa je po prostu resztką jej potomstwa. Ostatni rozdział, ostatni w owym ciągu Bożej opieki nad Jego wieczną prawdą na ziemi. Czy jest taki Kościół? Pokornie, ale z głębokim przekonaniem muszę zaświadczyć przed wami dzisiaj, że wierzę osobiście i mogę tylko mówić za siebie. Tak, wierzę, że Kościół, który zorganizował to seminarium, by znaleźć nieprzemijającą przyjaźń z Bogiem, że ten Kościół jest ową ostatnią społecznością wiary. Czuję wielką potrzebę, by zakończyć dzisiaj osobistym świadectwem, dlaczego jestem chrześcijaninem, adwentystą dnia siódmego. Powiecie, zaraz, chwileczkę, Dwight, wiem, co masz zamiar powiedzieć. Powiesz nam, że wierzysz, iż twój kościół jest jedynym prawdziwym kościołem i jeśli się do niego nie przyłączymy, będziemy wszyscy zgubieni. Ale przyjacielu, w taki sposób stawiasz mnie na straconej pozycji. To jest tak, jakbyś mnie spytał, czy przestałeś już bić Karen, twoją żonę. Jeśli powiem tak, to znaczy, że przyznaję się, że był taki czas, kiedy ją biłem, a możecie ją zapytać, że to jest nieprawdą. A jeśli powiem nie,
to będziecie sądzili, że nadal ją biję. Tak więc, jeśli mnie spytacie, czy wierzę, że mój kościół jest jedynym prawdziwym kościołem na ziemi, a ja odpowiem tak, to wtedy powiecie natychmiast, Dwight twierdzi, że tylko Adwentyści Dnia Siódmego wejdą do nieba, a to po prostu nie jest prawdą. Ja tak nie wierzę. A jeśli powiem nie, to powiecie, o co więc chodzi? Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Jeśli wszyscy mamy swój kościół, jeśli wszyscy mamy religię, to będziemy zbawieni. Ale to też nie jest prawdą. Sam Jezus powiedział w kazaniu na górze, to są mocne słowa, ale dobrze jest je poznać. Słowa z Chrystusa, Mateusz rozdział 7. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem, idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Widzicie? Samo nazywanie Go Panem nie wystarcza. Trzeba nie tylko nazywać Go Panem, trzeba iść za Jego światłem, trzeba trzymać się Jego prawa, trzeba spełniać wolę Jego Ojca w niebie. Dlatego właśnie Bóg opisuje swój Kościół na ziemi jako społeczność wiary, która zachowuje Jego przykazania i ma świadectwo i wiarę Jezusa Chrystusa. Tak więc jest moim świadectwem, iż znalazłem Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jako społeczność kontynuującą odkrywanie na nowo prawd biblijnych, rozpoczęte przez główną reformację dawno temu. Jestem przekonany, że samym sercem tego odkrywania na nowo jest lśniący portret Boga, który dziś oferuje ludzkości swą przyjaźń na zawsze. Jestem przekonany, że wszystkie nauki biblijne koncentrują się na tym żywym, gorącym pragnieniu, pragnieniu Boga całego wszechświata, by zaprzyjaźnić się z każdą istotą ludzką na tej planecie. Jestem przeświadczony, że to jest prawda, bo znalazłem to wszystko wewnątrz tej księgi. A co czytam w Księdze Przypowieści, rozdziale 4, wierszu 18? Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci, aż do białego dnia. Czy światło to jeszcze świeci? Ja wierzę, że tak. Czy światło to oświeca Twoją ścieżkę? Wierzę z głębi serca, że oświeca. Czy wiecie, przyjaciele, że było to moim przywilejem, by dzielić się tą wędrówką z wami przez ostatnich kilka wieczorów, wieczór po wieczorze. Co robiliśmy? Po prostu szukaliśmy odpowiedzi w Słowie Bożym, pozwoliliśmy temu światłu świecić na naszą ścieżkę. A potem zrobiliśmy krok, potem następny, a potem jeszcze jeden. Niektórzy z was powiedzieli, tego nigdy poprzednio nie widziałem, ale to jest prawda, tak więc zrobiliście krok. Nigdy nie widziałem i tego, ale to jest prawda. Na tym właśnie polega reformacja, odzyskanie tego, co było prawdą. Prawdą od samego początku. Dzisiaj to światło nadal świeci na naszej ścieżce. I dlatego będzie to właściwe, abym teraz skierował do was zaproszenie. Zaproszenie, abyście podjęli przemyślaną z modlitwą decyzję. A mianowicie chcę was teraz zaprosić, abyście poszli za Jezusem do samego końca i stali się cząstką Jego społeczności wiary. Chcę skierować do was takie zaproszenie, gdziekolwiek w tej chwili jesteście na całym świecie. Zdaję sobie sprawę z tego, że w wędrówce, którą razem podjęliśmy, światło nam świeciło. I radowałem się sprawozdaniami o setkach tysięcy ludzi młodych i dorosłych, którzy przyjęli po raz pierwszy Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela. Potem słyszeliśmy znowu o setkach tysięcy, którzy nie tylko znaleźli Jezusa jako Pana Zbawienia, ale także jako Pana Sabatu. I znowu setki tysięcy, które podjęły decyzję, aby naśladować Jezusa i zostać ochrzczeni, tak samo jak nasz Pan i Zbawiciel przez zanurzenie. Wydaje się naturalnym następny krok, by zaprosić was, abyście naśladując go, przyłączyli się do tej społeczności wiary na ziemi. Bóg ją sam opisał. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Dziś chcę was zaprosić, byście się stali członkami tej ogólnoświatowej społeczności, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, społeczności wiary mężczyzn i kobiet, starszych i młodych, dorosłych, którzy miłują Jezusa i Jego Słowo i mają współczucie dla Jego świata. Dzisiaj zapraszam was do podjęcia tej decyzji. Każdy może otrzymać karteczkę decyzji.
Na wszystkich miejscach świata, gdzie oglądacie nas teraz, proszę, weźcie tę karteczkę. Nie będę was prosił, byście wstawali z miejsc albo abyście wychodzili do przodu, ale z modlitwą i po cichutku. A w czasie, gdy mój przyjaciel skrzypek Virtuos Angin z Kalifornii będzie grał melodię pięknej pieśni zatytułowanej Zbawiciel Twój czeka, chciałbym, abyście z modlitwą pomyśleli nad tym, aby się stać częścią tej globalnej społeczności. Pójdźcie do punktu numer 3 i zaznaczcie w podanym miejscu, a potem odwróćcie kartkę na drugą stronę i zaznaczcie literą K. To znaczy Kościół. Chcę być cząstką Bożego Kościoła ostatnich dni. Chcę was zapewnić, że samo to nie znaczy, że już wstąpiliście do jakiegokolwiek kościoła, ale chciałbym wam pomóc, chciałbym zrobić, co tylko jestem w stanie, by wam pomóc, abyście się stali cząstką tej społeczności wiary. Proszę więc, napiszcie literę K na odwrocie karteczki. Ale powiecie, a co z moją żoną, z moim mężem, z dziećmi, z rodziną? W tej chwili, przyjacielu, chodzi o ciebie, ciebie i Jezusa. Czy zdajesz sobie sprawę, że jeśli ty podejmiesz decyzję, będą też inni, którzy znajdą moc w twojej decyzji i sami podejmą ją również? Jezus powiedział, że jeśli ktoś kocha ojca, matkę więcej niż jego, żonę albo dzieci, to jego wcale nie kocha. Ja wiem, że kochacie Jezusa. A dzisiaj, czy dokonacie wyboru? Chcę być cząstką Bożej ostatniej społeczności wiary. Napiszcie literę K na odwrocie karteczki i słuchajcie z modlitwą utworu, który gra Leroy Peterson. To jest absolutna prawda, że Zbawiciel czeka, abyśmy podjęli decyzję. Dziś jest czas, by podjąć tę decyzję. Światło idzie zawsze naprzód. Zawsze posuwa się naprzód. Jeśli dojdziesz do punktu, gdzie powiesz, nie zrobię następnego kroku, na koniec ogarną cię ciemności.
Musimy kroczyć w światłości, gdyż Chrystus jest w światłości. Dzisiaj zapraszam was, byście napisali tę literę K jako znak, że pragniecie z łaski Jezusa stać się cząstką Jego społeczności ostatnich czasów i że pragniecie żyć dla Niego aż do Jego rychłego przyjścia. Upewnijcie się, że karteczka została podana usługującym, zanim odejdziecie. Módlmy się. O Chryste, Ty czekasz, czekałeś i stałeś u drzwi tej cywilizacji, pokolenie po pokoleniu. Dzisiaj znowu kołaczysz do drzwi pokolenia Titanika. Drogi Zbawicielu, daj nam łaskę, wiarę, nadzieję i odwagę, by iść tam, gdzie prowadzisz, a my, abyśmy idąc za Tobą, byli cząstką tej społeczności, którą Ty sam ustanowiłeś na czas obecny. Zapieczętuj nasze decyzje. Niech to będzie początek naszej wędrówki z Tobą. Prosimy o to w Twoim imieniu. Amen.